jednym z filmów pokazywałem Wam, jak nastroić antenę od CB radia przy pomocy takiego oto reflektometru. No i pod tym filmem w komentarzach pytaliście mnie, jak stroić antenę przy użyciu analizatora antenowego. Ja mam taki analizator, bardzo popularny analizator antenowy, Nano VNA, niedrogi, dostępny na znanym chińskim portalu wysyłkowym i pokażę Wam teraz, jak stroić antenę przy użyciu tego reflektometru. Antenę umieściłem na podstawie magnetycznej na środku dachu. Jest to optymalne miejsce ustawienia anteny. Tutaj widzicie też bagażnik dachowy i bagażnik na rower. Ja później w kolejnym filmie pokażę, czy bagażnik dachowy ma wpływ na nastrojenie anteny. Czyli jeśli nastroimy antenę, to czy po zdjęciu bagażnika trzeba będzie ją stroić ponownie. Ale to w kolejnym filmie, w tym pokażę po prostu, jak stroić antenę przy użyciu analizatora Nano VNA. Wcześniej sobie skalibrowałem analizator na dwa zakresy. Teraz mam tutaj pierwszy, jest to zakres od 25 do 30 MHz i to jest takie strojenie zgrubne. A potem po dostrojeniu można ten zakres zawęzić tak, żeby obejmował tylko pasmo CB, czyli od 26,9 do 27,5. W tym zakresie się mieści podstawowa 40. Jak tutaj widać, jest dołek, czyli miejsce, w którym antena jest zestrojona. On wypada na częstotliwości 26 MHz i 800 kHz. Jest to nieco za mało, ponieważ 19 kanał to jest środek pasma i w ten środek pasma powinna być zestrojona antena, a 19 kanał to jest 27 MHz, 180 kHz. Zatem, żeby ten dołek przesunąć na wyższą częstotliwość, musimy antenę skrócić. Tutaj do regulacji długości anteny służą te dwie śrubki ze złączem imbusowym. I ja je zaraz odkręcę i skrócę tą antenę. Zobaczymy, czy częstotliwość się zmieni. Okazuje się, że promiennik jest już maksymalnie skrócony, zatem żeby dostroić tę antenę do częstotliwości 27,18, muszę po prostu ją fizycznie skrócić, czyli obciąć. Skróciłem bat poprzez upiłowanie jego końca na długość około 1,5 cm. Teraz go zamontuję z powrotem do anteny, do podstawy. No i tak to wygląda na zakresie od 25 do 30 MHz. W tej chwili dołek wypada na 27,100. No a tak to wygląda na samym zakresie CB, czyli od 26,900 do 27,5. Oczywiście ten zakres CB jest troszkę węższy, ja tam zaokrągliłem lekko. SWR wynosi 1,15, impedancja około 48. Widać, że on leciuteńko się unosi jeszcze ku górze pod koniec pasma, ale jest, myślę, akceptowalny. Na końcu pasma jest to 1,28 SWR, więc jest całkiem nieźle. Mógłbym jeszcze tą antenę skrócić o jakieś 0,5 cm, może centymetr, wtedy by było idealnie. No i wrócę jeszcze raz na ten szeroki zakres. Jeśli dołek jest poniżej pasma, poniżej częstotliwości, interesuje nas środek pasma, czyli 27,170. Ja tutaj mam za małą rozdzielczość, ale wiecie, o co chodzi. Jeśli ten dołek macie poniżej pasma, to znaczy, że antena się stroi na niższą częstotliwość, więc żeby ten dołek przesunąć, musimy częstotliwość podwyższyć, czyli antenę skrócić. Jeśli ten dołek będzie tu po prawej stronie, to sytuacja będzie odwrotna, czyli musimy zmniejszyć częstotliwość, czyli antenę wydłużyć. No i tak to wygląda. Jak widzicie, jest dużo łatwiej stroić antenę przy użyciu takiego analizatora niż przy użyciu reflektometru, więc polecam, jeśli macie anteny, robicie anteny, chcecie je stroić, to polecam taki analizator antenowy. Nie jest to drogie, a bardzo przydatne. To tyle. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co myślicie, co zrobiłem źle znowu może. A w kolejnym odcinku pokażę, jaki ma wpływ ustawienie anteny na SWR, czyli
czy zmieniając położenie anteny teraz nastrojonej na daną częstotliwość, jej SWR się zmieni. Jeśli ją przestawię na przykład na koniec dachu lub na początek lub na bok, co się stanie, jeśli zdemontuję ten bagażnik lub ten metalowy uchwyt na rower? Czy coś się zmieni? To w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.